Nazywam się Alan Finger, uczę jogi od ponad 38 lat. Jestem twórcą szkoły jogi. Najlepsi z moich instruktorów prezentują ćwiczenia jogi odpowiednie dla wszystkich poziomów zaawansowania. W dzisiejszym programie Gene Kerner poprowadzi trening mający na celu usunięcie nadmiaru tłuszczu ze środkowej części ciała. Wzmocnimy i ukształtujemy mięśnie brzucha. Zaczynamy. Zróbcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się do ćwiczeń, które mogą odmienić wasze życie. Szkoła jogi. Witajcie w szkole jogi. Nazywam się Gene Kerner, towarzyszy mi Jennifer Manas. Trenujemy jogę na Jamajce nad piękną zatoką Montego. Dzisiaj skoncentrujemy się na środkowych partiach ciała. Będziemy wzmacniać mięśnie brzucha i pleców. Poprawi to nasze trawienie i pomoże pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Zaczynamy. Siadamy. Przyciągamy jedną piętę jak najbliżej pośladków, a drugą stopę układamy wzdłuż pierwszej. Opieramy ręce na łydkach i rozluźniamy się. Wykonując wdech, prostujemy plecy i lekko uginamy łokcie. Odchylamy głowę. Wypuszczając powietrze, rozluźniamy plecy, pochylamy głowę i wciągamy brzuch. Jeszcze raz. Wdech, uginamy łokcie, prostujemy plecy i ściągamy łopatki. Odchylamy głowę, a wykonując wydech, wyginamy plecy włók i opuszczamy podbródek. Wdech. Oddychamy równomiernie. I wydech. Wracamy do pozycji wyjściowej i próbujemy rozciągnąć kręgosłup. Opieramy się na czubkach palców i wykonując wydech, wędrujemy do przodu. Nie pochylamy głowy, lecz staramy się ustawić ciało równolegle do ziemi. Wciągamy brzuch i wyprężamy się jak struna. Teraz pora na skręty. Robimy wdech, patrzymy do góry i wypuszczając powietrze unosimy prawe ramię w bok i do góry. Wykonujemy płynny, okrążny ruch. Brzuch jest wciągnięty, a klatka piersiowa wypięta do przodu. Wykonując wydech, kończymy ruch, powracając do pozycji podpartej. Druga strona, wdech, prostujemy plecy, wydech, unosimy lewe ramię z boku i do góry. Zatrzymujemy się z tyłu, wykonujemy wdech, wypinamy klatkę piersiową, a wypuszczając powietrze powracamy do pozycji wyjściowej. Jeszcze raz z każdej strony, wdech, prostujemy plecy, wydech, sięgamy za siebie. Skręty znakomicie poprawiają trawienie. Wdech, sięgamy za siebie i wydech. Przenosimy ramię do przodu i sięgamy przed siebie. Jeszcze raz wdech, wyprostowanie pleców, wydech i ostatnie powtórzenie. Wdech. A przy wydechu sięgnijcie za siebie. Wydech, sięgnijcie przed siebie. Opieramy się na opuszkach palców i wyrównujemy pozycję. Wdech i wydech. Urozmaicamy ćwiczenie. Nadal opierając się na palcach wędrujemy w prawo. Wciągamy brzuch i czujemy jak lewa strona pleców rozciąga się jeszcze bardziej. Zginamy prawy łokieć, a drugą rękę przenosimy nad głowę. Teraz czujemy, że rozciągamy bok. Im bardziej wciągniemy dolną część brzucha, tym skuteczniejsze będzie to ćwiczenie. Wdech.
Wykonując wydech, opuszczamy ramię i powracamy na środek. Ponownie wyrównujemy pozycję i pamiętamy o wciągnięciu dolnej części brzucha. Wykonujemy wdech, a podczas wydechu wędrujemy na paluszkach w lewo. Zatrzymujemy się tutaj i rozciągamy lewą dolną część pleców. Pamiętajmy, by nie unosić pośladków. Uginamy lewy łokieć i przenosimy drugie ramię nad głowę, sięgając ku niebu. Im bardziej wciągamy brzuch, tym skuteczniejsze jest ćwiczenie. Rozciągamy nie tylko bok, ale również brzuch i plecy. Wdech, a przy wydechu opuszczamy ramię przed siebie i powracamy na środek. Przez chwilę zostajemy w tej pozycji. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze, staramy się sięgnąć jeszcze dalej, wciągając brzuch. Powoli cofamy się. Teraz podpieramy się z tyłu rękami, kierując palce do tyłu, a jeśli jesteśmy dobrze rozciągnięci, w stronę ciała. Wykonując wdech, unosimy klatkę piersiową i wypinamy ją do przodu. Wciągamy brzuch i zaczynamy unosić biodra. Zaczynamy rozciągać przednią część ciała, angażując mięśnie pleców. Wykonujemy wdech. Podnosimy się jeszcze wyżej i wypuszczając powietrze, powoli opuszczamy biodra. Teraz stawiamy stopy przed sobą. Chwytamy dłońmi podudzia i siedząc na pośladkach, łapiemy równowagę, lekko unosząc stopy nad matę. W tej pozycji napinamy mięśnie brzucha i pleców w celu utrzymania równowagi. Wytrzymujemy chwilę i utrudniamy ćwiczenie bardziej, unosząc łydki do góry. Jeszcze bardziej utrudniamy ćwiczenie i puszczamy nogi, wyciągając ręce przed siebie. Napinamy mięśnie brzucha, pleców i kontrolujemy pozycję równomiernie oddychając. Opuszczamy nogi. Przenosimy nogi za siebie, przyjmując pozycję kota. Teraz opieramy się na przedramionach, ustawiając je na wysokości barków i splatamy dłonie. Prostujemy najpierw jedną, potem drugą nogę, uważając, żeby nie wypinać bioder do góry ani za bardzo ich nie opuszczać. Pozycję utrzymujemy dzięki napięciu mięśni brzucha. Wykonujemy wdech i unosimy prawą nogę minimalnie nad matę. To znacznie utrudnia nasze ćwiczenie. Wypuszczamy powietrze i powtarzamy z drugiej strony. Unosimy lewą nogę nad matę i napinamy mięśnie brzucha. Opuszczamy nogę, klękamy i przechodzimy do pozycji kota. Robimy wdech i wyciągamy prawą nogę do tyłu. Żeby utrzymać równowagę, prostujemy lewą rękę przed sobą. Jeszcze bardziej unosimy rękę i nogę, spoglądając na matę. Wypuszczamy powietrze. Teraz druga strona. Wyciągamy nogę, rękę, dobrze. Wdech i unosimy kończyny trochę wyżej. Wydech i powrót do pozycji wyjściowej. Teraz wdech, łopatki do tyłu i patrzymy przed siebie. Wydech i rozluźnienie mięśni. Jeśli ćwicząc jogę stawiamy sobie cele, popełniamy błąd. Joga polega na czerpaniu radości z ruchów wykonywanych w danej chwili. Dzisiaj zależy nam na eliminacji zbędnego tłuszczu. Kontynuujemy. Przyjmujemy pozycję kota. Podkulamy stopy i unosimy biodra. Przyjmując pochyloną pozycję psią.
two bones at the bottom of your butt that you sit on, coming into down dog. Opieramy się na rozłożonych dłoniach i czujemy, że automatycznie wciągamy dolną partię brzucha. Każdy wdech powoduje powiększenie objętości płuc. Przy wydechu ponownie wciągamy brzuch. Czujemy teraz mięśnie brzucha. Teraz wdech. Przenosimy wagę ciała do przodu i prostujemy plecy. Pamiętamy, żeby za bardzo nie unosić ani nie opuszczać bioder. We właściwej pozycji pracują zarówno mięśnie brzucha i górnej części ciała. Wdech i przy wydechu uniesienie bioder. Jeszcze raz. Wdech, wyprostowanie ciała, napięcie mięśni brzucha, wydech i uniesienie bioder. Wzbogacamy ćwiczenie. Wykonując wdech, stawiamy prawą stopę pomiędzy rękami. Możemy się podeprzeć. Przekręcamy teraz tylną stopę, prawą dłoń opieramy na goleni i unosimy wysoko do góry prawe ramię. Im bardziej wciągamy brzuch, tym większe napięcie czujemy w boku. Wykonując wdech, ustawiamy ramię wzdłuż ciała, a przy wydechu przenosimy rękę ponad głowę, napinając boczną część ciała. Wdech. Cofamy ramię. Wydech. Rozciągamy. I jeszcze raz. Czujemy, jak pracują mięśnie brzucha. Dodajemy kolejny element. Wydech. Rozciągnięcie. Teraz kierujemy palce ku niebu. Opierając się na nodze, próbujemy podnieść do góry drugą rękę, jeszcze bardziej napinając mięśnie brzucha. Przy następnym wdechu unosimy tułów i wypuszczając powietrze zginamy prawe kolano. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze przechodzimy do pozycji podpartej, jednocześnie opierając się na palcach tylnej nogi. Klękamy na tym kolanie i wciągając powietrze opieramy się na prawym kolanie i wyciągamy lewą rękę wysoko nad głową. Wdech, czujemy rozciągnięcie i przy wydechu wykonujemy skręt, przenosząc łokieć na zewnętrzną stronę uda. Składamy dłonie jak do modlitwy. Jak pamiętamy, skręty poprawiają trawienie. Wciągamy brzuch. Teraz wdech, wydech i opieramy ręce na macie. Opieramy się na palcach tylnej nogi i wracamy do pozycji psa. Wdech, przeniesienie wagi ciała do przodu, napinamy mięśnie brzucha i unosimy biodra do góry. Pamiętajmy o równomiernym oddychaniu. Opuszczamy biodra, wypuszczamy powietrze, biodra do góry. Teraz wykonujemy to samo z drugiej strony. Wdech, stawiamy lewą stopę pomiędzy rękami, możemy się podeprzeć. Przekręcamy tylną stopę. Kładziemy lewą dłoń na lewej goleni i przenosimy prawe ramię do góry. Im bardziej wciągamy dolne mięśnie brzucha, tym bardziej napinamy bok. Teraz wdech i opuszczamy rękę wzdłuż ciała. Wykonując wydech, przenosimy ramię nad głowę, rozciągając boczną część ciała. Wdech, opuszczamy ramię wzdłuż ciała, napinając mięśnie brzucha. Wydech, ramię do góry. Wdech, ustawiamy ramię wzdłuż ciała i jeszcze raz wdech oraz przeniesienie ręki ponad głowę. Rozciągamy w ten sposób boczną część ciała. Kierujemy palce ku niebu, wciągamy brzuch,
Podnosimy lewą rękę do góry i utrzymujemy równowagę dzięki napięciu mięśni brzucha i pleców. Wdech. Podnosimy się. Wydech. Zginamy przednie kolana. Wdech. A wypuszczając powietrze, opieramy ręce przed sobą. Opieramy się na palcach tylnej nogi i opadamy na kolano. Robimy wdech, opieramy lewą dłoń na lewym kolanie, wyciągamy prawe ramię do góry i wypuszczając powietrze, wykonujemy skręt, przenosząc łokieć na zewnętrzną część uda. Składamy ręce do modlitwy. Wdech. Wydech. Wciągamy brzuch. Brzuch jest wciągnięty przy wdechu, który staramy się pogłębić. Robimy wydech i opuszczamy ręce na matę. Opieramy się na palcach stóp i wracamy do pochylonej pozycji psa. Oddychamy równo. Wdech, opuszczamy biodra, wydech i powrót. I jeszcze raz. Wdech, wyprostowanie tułowia, wydech i powrót. Wdech, wyrównanie ciała, nie opuszczamy za bardzo bioder, wydech i powrót. Świetnie. Wykonujemy wdech i wydech. Opieramy się na kolanach. Kierujemy palce stóp do tyłu, siadamy na piętach i wtulamy głowę w ramiona. Układamy ramiona wzdłuż ciała do tyłu, dłońmi zwróconymi do góry. Gdy robimy wdech, czujemy, jak powietrze masuje nasze ciało. Przy wydechu staramy się rozluźnić. Dzisiejsze pozycje to nie tylko ćwiczenia. Tonizują całe nasze ciało, zwiększając naszą odporność na choroby i stres. Podnosimy się. Przenosimy ciało na boki i wyciągamy nogi przed siebie. Rozkładamy pośladki na boki, aby kości udowe dawały nam solidne podparcie. Cofamy stopy do tyłu i czujemy, jak napinają się mięśnie ud. Wykonując wdech, unosimy ramiona. To inny wariant tej samej pozycji. Wykonując wydech, pochylamy się, pamiętając o prostych plecach. Jeśli możemy, chwytamy nasze stopy. Wciągamy brzuch jak najwyżej. Napinamy mięśnie i unosimy tułów do pozycji Tadasana. Wydech i jeszcze raz. Pochylamy się do przodu. Jeszcze raz, wdech. Wciągamy brzuch, napinamy go i podnosimy tułów. Wypuszczając powietrze, opuszczamy ramiona wzdłuż ciała. Siadamy po turecku. Przyciągamy jedną stopę do pośladka, drugą ustawiamy wzdłuż pierwszej. Prostujemy plecy, wciągamy brzuch i łącząc kciuki z palcami wskazującymi, zamykamy oczy, odprężając się i relaksując. Dzisiaj koncentrowaliśmy się na środkowej części ciała, wzmacniając mięśnie brzucha, pleców, poprawiając trawienie i spalając zbędny tłuszcz gromadzący się wokół talii. Dziękujemy za udział w treningu. Nazywam się Jean i dziękuję za udział w programie Szkoła Jogi. Niech pokój będzie z Wami. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Dariusz Makulski. Czytała Jolanta Niewiadomska.